Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5, a w tym wydaniu powiemy m.in. o 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy w tym roku wyjątkowo dużo, bo jest ponad 200 wolontariuszy. Przypomnimy wizytę Janusza Piechocińskiego w Suwałkach. W którymś momencie będziemy także mówili o roszczeniach, procedowaniu, postępowaniach administracyjnych, protestach społecznych. Oraz wrócimy do konfliktu w świetlicy środowiskowej Uśmiech Dziecka. W świetlicy chcą zmienić kadrę, a my się przywiązaliśmy do pań i nie chcemy ich oddać. Po 200 wolontariuszy kwestowało na ulicach Suwałki-Ełku. Wszystko za sprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w całym kraju zagrała po raz 22. W Ełckim Centrum Kultury odbywają się m.in. warsztaty rzeźbienia w mydle, pokaz pierwszej pomocy czy turniej w piłkarzyki. Tradycyjnie nie zabrakło również licytacji, powiedział Piotr Wysocki, szef ełckiego sztabu WOŚP. Wolontariusze tak, są w całym mieście, chodzą patrole po całym mieście. Mamy w tym roku wyjątkowo dużo, bo jest ponad 200 wolontariuszy. Podzieliliśmy na spore patrole. W Ełckim Centrum Kultury odbył się również koncert uczniów Szkoły Muzycznej. Placówka od lat włącza się do akcji zbierania środków na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Szkoła Muzyczna po raz kolejny włączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także no, myślę, że to szczytny cel. I warto to robić. 8 tysięcy złotych. Tyle za złote serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapłacił Dariusz Mazur, suwalski przedsiębiorca i prezes Wigier Suwałki. Licytacja była jednym z ostatnich akcentów 22. finału WOŚP-u w Suwałkach. Na ulicach miasta od rana spotkać można było wolontariuszy ze specjalnymi puszkami i serduszkami. Suwalczanie jak zwykle okazali się bardzo hojni. Pieniądze zbierało dziś ponad 200 osób. Z chęcią pomocy i liczbą wolontariuszy w Suwałkach jednak nigdy nie było problemów, zauważa Kasia Pieklik, szefowa suwalskiego sztabu. Z wolontariuszami nigdy nie było problemu. Nawet przy tym pierwszym finale, na którym zbierało 8 osób, to nie było problemu, a chętnych jest zawsze dużo więcej. Na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury wystąpili Czerwony Tulipan, Czeremszyna czy Bracia i Siostry. Tłumy mieszkańców tradycyjnie też przyciągnęło widowiskowe światełko do nieba, które rozbłysło nad Sokiem o godzinie 20. Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, gościł w sobotę w Suwałkach. Podczas swojej wizyty spotkał się z przedsiębiorcami i wziął udział w konferencji prasowej. W czasie spotkania z dziennikarzami długo mówił o działaniach rządu na rzecz otwarcia polskich granic, stanie krajowej gospodarki. Sporo uwagi poświęcił odbudowie polskiego kształcenia technicznego, co ma mieć miejsce szczególnie w Suwałkach. W kontekście miasta chwalił rozwój suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej i sugerował, aby miasto pilnowało terminów procedur zmierzających do budowy obwodnicy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku władze Suwałk entuzjastycznie zareagowały na informację, że inwestycja znalazła się na liście projektów rządowego programu dróg krajowych i autostrad. Natomiast Piechociński zaznaczył, że listy to listy i sprawę trzeba monitorować. W którymś momencie już nie będziemy mówili o rysunku na mapie. W którymś momencie już nie tylko będziemy mówili o wykupywaniu gruntów. W którymś momencie będziemy także mówili o roszczeniach, procedowaniu, postępowaniach administracyjnych, protestach społecznych. W poniedziałek protestowali rodzice i podopieczni świetlicy środowiskowej Uśmiech Dziecka przy ulicy Wareńskiego w Suwałkach. Żądali przywrócenia zwolnionej kadry. Rodzice twierdzą, że ich dzieci przywiązały się do poprzednich opiekunek i nie chcą żadnych zmian. W sumie na miejscu było około 30 osób. Przyjechała nawet wezwana przez rodziców policja. W świetlicy chcą zmienić kadrę, a my się przywiązaliśmy do pań i nie chcemy ich oddać. Kadrę zmienił zarząd spółdzielni socjalnej Perspektywa, która prowadzi świetlicę. Szefostwo spółdzielni na czele z prezes Marzeną Burbą twierdzi, że powodem zmiany były nieprawidłowości działania pracowników. Natomiast Anna Bojarska, była już kierownik świetlicy, uważa, że straciła pracę tylko dlatego, że wstawiła się za swoją koleżanką z pracy. Pani Anna Bojarska została zwolniona dyscyplinarnie za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Zwolniona kierownik podczas protestu odczytała zarzucane jej przewinienia. Wśród nich było m.in. nazywanie zarządu spółdzielni patologią prezesowską, pójście na skargę do Urzędu Miasta, wynoszenie spraw spółdzielni na zewnątrz i samowolne zamykanie świetlicy. Buraki przynieśli do Urzędu Miejskiego w Suwałkach członkowie Młodzieży Wszechpolskiej z Miłoszem Jezierskim na czele. Młodym ludziom nie spodobało się, że policja wszczęła postępowanie w sprawie obrażenia Czesława Rynkiewicza, prezydenta miasta. W jednym z internetowych komentarzy włodarz został określony słowami burak i cham. Organy ścigania zabezpieczyły w tej sprawie komputery, spod których mógł zostać wpisany komentarz. Natomiast miejscowa prasa poinformowała, że taki komputer należał do starszej, niedowidzącej osoby. W związku z tym Miłosz Jezierski przyniósł do ratusza torbę buraków. Liczy, że teraz w urzędzie buraków już nie zabraknie i nie będzie trzeba ich szukać w internecie. Nie godzimy się na takie zachowanie policji, która naprawdę nie ma co robić, tylko ścigać kogoś, nie wiem, dlatego że
obraził, czy to znajomego, czy przełożonego, nie wiemy nawet na jakiej zasadzie podjęto takie działania. W imieniu Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk, Młodzież Wszechpolską podjął Kamil Sznel, asystent włodarza, i Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Zapowiedzieli, że warzywa przekażą na barszcz ukraiński do ośrodka szkolno-wychowawczego. Jednocześnie wyjaśnili, że w sprawie komentarza to policja przyszła do prezydenta, a ten nic nie wiedział o żadnym postępowaniu. Jeżeli policja przychodzi i wszczyna postępowanie z urzędu, to ona nas tylko o tym informuje, prawda? Dopiero prezydent na etapie postawienia zarzutów może powiedzieć, czy chce, żeby ta osoba była ukarana, czy nie. Dobro dzieci nie zostało właściwie zabezpieczone, mówi Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, który badał w Suwałkach sprawę samobójstwa 16-letniego chłopca. Dziecko powiesiło się tydzień temu w Centrum Interwencji Kryzysowej. Do centrum chłopak trafił razem z matką i trojgiem rodzeństwa, bo rodzina straciła dach nad głową. Z uwagi na sytuację dzieci sąd zdecydował, że trójka najstarszych trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a najmłodsze do rodziny zastępczej. Przed samobójstwem chłopak dowiedział się, że zostanie przeniesiony do placówki. Teraz prokuratura sprawdza, czy tragedii można było uniknąć. Rzecznik praw dziecka po szeregu spotkań i wstępnej analizie dokumentów spotkał się z dziennikarzami. Powiedział, że za wcześnie przesądzić o czyjejkolwiek winie. Niemniej stwierdził, że do tej tragedii nie powinno dojść, gdyby wcześniej dokładnie analizowano informacje i podjęto właściwe działania. Dobro tych dzieci nie zostało właściwie zabezpieczone. Do tej tragedii nie powinno dojść, gdybyśmy wcześniej dokładnie analizowali informacje, wymieniali się tymi informacjami i podejmowali właściwe działania. Na podstawie zgromadzonych materiałów rzecznik zamierza przygotować raport, który ma w przyszłości zaradzić podobnym sytuacjom. Do ogromnej tragedii doszło w piątek w Aleksandrowie nieopodal Krasnopola. W pożarze zginęła matka z dwójką dzieci. Ogień pojawił się kilka minut po północy. Niemal doszczętnie spłonęła część budynku gospodarczego zaadaptowanego na mieszkanie. W chwili pożaru w domu przebywała cała rodzina. Ojciec wyskoczył przez okno i próbował gasić pożar, ale niestety ogień był już za duży. Jego 29-letnia żona i dwójka dzieci, 3-miesięczne i 7-letnie, zginęły. Strażacy odnaleźli już zwęglone ciała. No tragedia ogólnie. Trzy osoby nie żyją właśnie. I wiadomo, co było przyczyną? No prawdopodobnie od jakiejś świeczki. Tak mówi gospodarz tego domu. Policja i prokuratura ustala obecnie przebieg zdarzenia i dokładne przyczyny pożaru. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.